Bardzo dobrze! Bardzo dobrze, biegniemy! Biegniemy, walczymy do końca! Byle dobiec do mety, tam czeka wspaniały medal! Jest lepiej, prosimy głośniej! Widzę, że się gata, ma tutaj grupę fanów. Jeszcze prosimy o brawa! Jeszcze dziewczynki muszą powalczyć, a nie jest to takie proste. A że macie państwo, ci co biegają, to wiedzą, jak będzie osiągnąć. Właśnie, w sumie to między innymi zawodniczki z EKS Lubawa, to ten, który ma przyjemność pracować. Dzisiaj część będzie biegała, część po uciekaniu Jaś Fafiński. Powiem, że to cała rodzina biega. Ale nie pingujemy wszystkim, pomagamy. A dwójka? Teraz Tomek ma tu wielki dobieg. Niektórzy prawie machają do trybu. Bardzo dobrze. Bawimy się tak, rodzice mają prawo pomagać. Po to jesteście. Ustawiamy się. W normalnych zawodach nie jest to dopuszczalne. Natomiast dzisiaj jest to dopuszczalne. Znamy już zwycięzcę. Znamy zwycięzcę na biegu. Zobaczymy, czy będzie więcej zawodniczek. Ci, co startują, Selka i Subawa, ja was proszę zapraszać wszystkich. Patrzcie, kurczę, grupa. Nic się nie stało. Wiszek na... Nadajcie medale, tu są trójki, oczywiście. Zapraszam do stanowiska komentatora. Metrów dziewczęta. Patrzą te, które biegały 800 w tamtym roku metrów. Zobaczmy, któż tam zwycięży. Widzimy bardzo ładnie, technicznie na... I walka do ostatnich metrów. To chyba będzie pierwsze miejsce. Ale jest to walka o pozostałe miejsca. Ale my pomagamy wszystkim. 300 metrów kawał drogi. Gdzie są trybuny? Wszyscy bijemy prawo wszystkim zawodnikom. To są coraz trudniejsze dystanse. Pomagamy, pomagamy do końca. Ja myślę, że łatwiej będzie nam bić brawo do końca, niż im dobiegać. Jeszcze pomagamy po tym kibicowaniu. W Grabowie przez jakiś czas mieszkał medalista olimpijski. Może wiesz kto? Ja państwu powiem, bo może państwo nie pamiętają, bo nikt nie pamięta. To był Zdzisław Krzyszkowiak, nie żyjący już. Doskonały zawodnik, legenda polskiego sportu. Zapraszamy! Witam cię serdecznie, nie mamy zawodniczki, która zajęła drugie miejsce. Nie mamy zawodniczki, która zajęła drugie miejsce, dlatego rozmawiam z tobą, a ty masz pierwsze miejsce, tak? Bo to zawodniczka bystra mnie poprawia, ale ja mówię o tym, że ty drugiej jeszcze nie mamy tutaj. Byłaś pierwsza i powiedz nam, jak się nazywasz i jak masz na imię. Od razu cała wypowiedź, bardzo ładnie, zawodniczka pewnie już biegająca. Widziałem ją z panią trener Dorotą Pawłowską, tak? Już powoli zaczynasz biegać, trenujesz już troszeczkę. Już trenuję rok, zawodniczka, która zwyciężyła w dzisiejszym biegu. Gratuluję, nie będę się pytał, czy przyjdziesz do nas, bo masz klub w siebie. Doskonałą panią trener, więc życzę dalszych sukcesów, ale zapraszamy do...
mamy już na trasie zawodników, idziemy z towarzyszy. Czy lider wytrzyma? Walka drugie, trzecie miejsce. I kolejny dobiegają, proszę zobaczyć, brawa dla kolejnych zawodników. Jeszcze biegło, brawo! Brawo dla tych, którzy tak kibicują! Brawo dla tych, którzy tak wspaniale kibicują! Brawo dla zawodników młodych i wielkie brawo dla opiekunów. Pamiętajcie, wasze oklaski, wasze brawo, wasze gratulacje. Są też czasami jeszcze wiecie warto już medal, który na pewno wam o to jakąś będzie o to sobie przypomnieć. Tym sukcesem trzeba być się z tym podzielić. Zapraszamy pierwszą trójkę. Widzę gest zwycięstwa, ręka w drugą. Weź moje drugą w trzeci i powiedz mi jak masz na imię, jak się nazywasz? Cypran Szwarc. Cypran Szwarc, kim się do nas? Z Kijewa, czyli to nie masz dalej do nas naprawdę, tak? Ale z zagranicy, miasta i gminy. Pierwszy raz jedziesz tu? Zbiegałaś na nas? No. Zbiegałeś, tak? A w przyszłym roku też nie zbiegał? Tak. Tak, trzymam za słowo, w przyszłości zapraszam do klubu. Piona, Batona ci nie zabiorę. Drugi, który był drugi? Ty byłeś drugi, to jest tam jakoś na imię, jak się nazywasz? Rezwiński. Dobra, Rezwiński, ja niektórych znam, ale jak pytam. Karolka, bez kluczy, nie? Witam cię serdecznie, czy ty już biegałeś tu? Nie. Nie biegałeś, a czy na zewnątrz przyszłym roku też spróbować? No. To bardzo fajnie, twoja siostra dzisiaj biega, czy nie? No. Tak się pyta, bo jest Marysia, jego siostra, biega, już trenuje powoli w klubie, tak? Zapraszamy do sesji, gratulacje, gratulacje również dla rodziców. Witam cię serdecznie, wiem, że byłeś pierwszy, bardzo się cieszyłeś, to znaczy się nazywasz jak masz na imię. Łukasz Hejda przed nami zwycięstwa biegu na 300 metrów, to ostatni bieg sprinterski. Powiedz mi, czy już biegałeś? Już biegałeś. Już biegałeś, który to ci nie wiem, musi mieć dużo, bardzo fajnie, pewnie w domu dzisiaj policzy, prawda? Umawiali się wrócić do domu, policzysz. Ale też, jeżeli to jest drugi, to trzeba policzyć i dowiedzieć, tak? Czy w przyszłości też ma zamiar biegać? Tak dzisiaj spróbowałeś, tak? A zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. Ale to nie grasz w piłkę. A w piłkę grasz? Nie. Czyli... Zapasy. Zapaśni. No, to trzeba się przyznać. Wspaniały sport z wielkimi tradycjami w Lubawie. A powiedz ci, nie chcę was odpytywać, stresować. Ja może powiem, żeby ich nie odpytywać. Jest w Lubawie tablica, jak się chodzi na osir. Ja pamiętam jeszcze doskonale, ale to osoba z moich roczników, że tak powiem. Jacek Fafiński, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Atlancie z 1996 roku. Także życzę ci takich sukcesów, jak i wydają to zapasy. Dziękuję bardzo, gratuluję. A przez spokojnie, dzisiejszym celem nie jest rywalizacja. Najważniejsze jest przebiegnięcie tego. Kto będzie chciał się pościgać, to się pościga. A kto chce przebiec, to ma prawo to przebiec. Na tym to dzisiaj polega. Niektórzy pamiętają pewnie taki film, to westerny, takie filmy odchodzą już tak siódmy do Labusa, ale taki film był samo południe. Na szczęście nie mamy wielkiego upału, co jest rzeczą bardzo korzystną, jeżeli chodzi o bieganie. No, może z wyjątkiem biegów typu sprinterskich. Zostały przed nami 4 biegi. I wystartowały. O, rozłożyły siły bardzo dobrze. Jest grupa. Jak widzicie państwo, młodzież doświadczona, co bardzo cieszy. Nie zaczęli sprintem. Biegną grupą sobie. I tak to powinno wyglądać. Cieszy mnie to bardzo. A pewnie ściganie, jeszcze na ściganie czas przyjdzie. To jest zawodniczka, którą znam, ona trenuje już z mamą, taką piękną mamę. Tak, uważajcie na to przejście, bo tu już jest jakieś takie pierwsze zmęczenie. Brawa, bardzo radny kibice, sędzia na to wskazę. Trzymajcie, żeby zawodnicy mieli siłę.
i zostanie na miejscu jego kołek, czy też nam pas do leda. A nie tylko, ale tam jakiś zapełek będzie pewniej na pół. Widzimy, nastąpiła zmiana. Zornista, która będzie pierwsza, to finalista czwarty trep atletyczny w biegu na 600 metrów. Za chwilę pewnie zobaczymy u nas. Ona już ma około 200 metrów, 210, 20, teraz 20 metrów na metę. A tam Waldys na ostatnim tym spokojnie, pędzić kawałek, a później dobiegniesz. Brawo dla pierwszej zawodniki. A tutaj na drugim miejscu Paulina Fafińska. To ta dziewczynka, która wygrała zawody międzynarodowe, biegła na 60 metrów. Na trzecim miejscu chyba Alicja Rolowska, czy ja dobrze mówię. Na czwartym Marysia Grzybińska. Szósta ogląda. Oj, siły było. Można było za to wcześniej. Szkoda. Patrycja widzę. Brawo. Proszę zobaczyć, czy jeszcze młodzież na siły. Proszę zobaczyć, jeszcze ta walka na końcu. To jest siła charakteru. Na tym to wszystko polega. Ale będzie skończenie, ale jaka radość będzie wielka. Brawo, pomagamy wszystkim. Proszę zobaczyć te klapy. Pomagamy, pomagamy. Chyba jakiś tam ból się pojawił, pewnie kolka. Jest zmęczenie. Jeśli trudno go zajrzeć. Także tutaj już znam oraz dalszych sukcesów. Myślę, że jeszcze się na jednych zawodach zobaczymy. Nie zawsze ta młodzież, wbrew pozorom, może są wakacje, powinna się ruszać. No niestety. I wystartowali, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I jeszcze po trzecim torze. Przypominam sobie, że odbywało się to na ulicy Rzepnikowskiego. Była meta przed Urzędem Miasta, a my patrzymy na bieg. Swobodny bieg pierwszego zawodnika, jak widzimy, niewiele się męczy. Na to się mówi, nie rusza go. Nie rusza go. Mateusz Jackowski, tu poznaje, na miejscu drugim. To jest złoty medalista z poprzedniego roku. Przydał się ogólnopolskiego czwartku trefa atletycznych w biegu na 60 metrów, ale to nie 800. A na zawodach międzynarodowych był na miejscu trzecim. Ale jak widzimy, biegnie swoje tempo, to jeszcze kamień przed nami, a my pomagamy brawami, bardzo słusznie. Pomagamy, pomagamy. Widzimy, jest atak na pierwsze miejsce, trudno to nazwać atakiem, bo po prostu założył sobie zawodnik swoje tempo. Bartek, teraz przyszło. Mateusz jest po obozie lekkoatletycznym, ale on już na pewno wypoczął, jak Państwo widzą. Pewnie całą noc tańczył i jak widać też wypoczął. Ale zobaczmy, co się dzieje. Zawodnik na drugim miejscu nie chce odpuścić. Tam jest pogoń za zawodnikiem drugim, ale to jeszcze trochę. Ale zobaczcie, proszę Państwa, ile jest do mety. Warto obserwować, nie? Ale my pomagamy wszystkim, czy... że nie jesteśmy w stanie w to uwierzyć, co widzimy. Pierwszy zawodnik Mateusz Jackowski. Kolejny zawodnik RKS Lubawa dzisiaj na mecie. I zobaczcie, co będzie tu. Chyba nie, obronił się zawodnik, wygląda, że się obroni, ale się liczy walka. Proszę zobaczyć. Jeszcze jest siła na finis, mamy pierwszą trójkę na mecie. I pomagamy pozostałym. Czwarty zawodnik bardzo dobrze. Walka o piąte, szóste miejsce. Proszę spojrzeć, ile to kosztuje. To za to się należą brawa. Za to, że zawodnicy walczą do końca. Nie tylko za miejsca. Wystarczy przebiec. Widzieliśmy tą dziewczynę. Ale jednak chęć zajęcia lepszego miejsca. Jest tak silna, że się zrywają na końcu. I wygrały na obozie, tak jak to się mówi. Proszę zobaczyć, jeszcze walczą. Brawo. Brawo. Przecież oni już ledwo chodzą. A jeszcze walczą. Brawo, brawo dla nich wszystkich. Brawo, pomagamy. Jeszcze trójeczka jest. Dwójka na trasie. I później już bieg główny. Ale dopiero o godzinie 13.30.